gdzieś będzie w styczniu. Więc teraz jest, politycy czują, mamy już czas na to, żeby pokazać, która strona jest silniejsza, a być może wracamy radio. Dokonać jakiegoś przewrotu w polityce brytyjskiej, obrotowe radio komuś i gardło. Przez brytyjski rząd, więc te rozgrywki się tutaj toczą, ale jakby my w nich nie uczestniczymy, my jesteśmy tutaj, powiedziałbym, no uczestniczymy, ale tak realnie nie uczestniczymy, nie oddajemy. O, w naszych interesach. Branża transportowa to jest 1/4 prawie, że my stanowimy prawie 1/4 w tym udziale zagranicznym, a udział zagranicznego transportu do Wielkiej Brytanii to jest 80%, prawda? Więc mamy tutaj potencjalnie dużo stracenia, do stracenia również na tym froncie, więc jakby... Wiem, że transport odpowiada za około 8% polskiego PKB, dlatego nie rozmawiamy o tym jako o kwestii nieliczącej się, tylko nie tylko do Wielkiej Brytanii. Więc my powinniśmy podnosić te kwestie, pomimo tego, że one teraz nie są przedmiotem rozgrywki pomiędzy właśnie stroną brytyjską, a tak naprawdę Niemcami i Francją, bo tak to trochę wygląda. I w momencie, kiedy ta duża polityka argumenty, miejmy nadzieję również sojuszników do tego, żeby te nasze interesy przekroczyły. Tak, to jest wskazywane, że może niekoniecznie będzie chodziło o równe płace, a właśnie inne elementy mogą być. Tylko sojusz może być trudny, pamiętajmy o tym, ponieważ jednak też tarcia na rynku transportu kołowego a Niemcami są dość duże, natomiast jeżeli Niemcy mają też duży udział, to akurat... Dokładnie, jak tutaj akurat również, w tej kwestii wydaje się, że zmniejszenie tego tortu nie jest nikomu na rękę. Wydaje mi się, że racjonalność jednak ich władz jest taka, że w przypadku, kiedy rynek może zniknąć, to będą raczej współpracowali z Polską w zakresie wzmocnienia, łagodnego odejścia, przejścia wyjścia w Anglii z Unii Europejskiej. Zresztą dla mnie to w ogóle jest nadal... Ja bym się nad tym zastanawiała, bo to będą potrzebne umowy dwustronne. Tak. Ja bym się nad tym zastanawiała, tutaj może do pana Jacka z Boga, chociaż chwila jeszcze mam... Cienista historia, proszę państwa. Cienista historia. Niemcy będą trochę swoje zabierać. Ja bym trochę swoje. Jest pytanie jakby o siłę wtedy, prawda? No bo... Każdy na pewno jak będzie... Jak się rozejdziemy, to już nie będzie wspólnej. Każdy będzie grał swoje. Przepraszam. Nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast rzeczywiście jest kłopot, dlatego że niemiecka branża transportowa, kolejowa i morska jest bardzo silna. No niestety polska branża transportowa to jest tylko branża drogowa, kolejowa. Właśnie, trzeba to łączyć. A jeśli chodzi o transport kolejowy, jeśli chodzi o terminale poza Polską, a nawet w Polsce i transport morski, my się po prostu nie liczymy. Jest to tak małe, więc... No, silni mogą niestety na tym zyskać, natomiast ja sądzę, że mając interes również w obustronny interes i Polski i Wielkiej Brytanii w transporcie dóbr pomiędzy naszymi krajami, te rozwiązania się znajdą, tylko w pierwszym okresie być może nie będzie to tak, że nie wiem, polskie firmy samochodowe przestawią się na jakąś inną formę transportu, bo nie mają takiej możliwości. Więc jeżeli ten dostęp przez kanał mówi będzie mówi się utrudniony... o tym, że powinny wjechać ciężarówki na platformy kolejowe, prawda? Że powinniśmy skończyć się z... Wjeżdżają, ale jest to droższe niż wjeżdżanie na prom. I ta suma kosztów wzrośnie. To na pewno spowoduje też już tak w szerszym planie to, że tanie produkty w Wielkiej Brytanii podrożeją. Po prostu nie będzie się opłacało ich przewozić, będą wytwarzane lokalnie. A tanie produkty w Europie kontynentalnej z kolei prawdopodobnie potanieją, dlatego że Europa jest jednak eksporterem netto do Wielkiej Brytanii, czy Wielka Brytania importerem netto tych tanich produktów, znaczy tanich w sensie tanich o niskiej wartości na 1 m³ czy na 1 tonę, czyli warzywa, woda mineralna i tak dalej. Ja tam pozostaję z tą nadzieją, że nigdy nie wyprodukują polskie takiego chleba, jak polskie żołki, właśnie, które ktoś się jadł, nie powiem, rozmawialiśmy o transporcie jako o ważnym elemencie dla naszej gospodarki po Brexicie, jaka będzie jego sytuacja, ale w jakimś sensie ktoś z państwa powiedział o pracownikach, o tym, że no, w transporcie na brakuje pracowników,
Chciałabym o tych pracownikach jedną rzecz, ponieważ przy okazji takich szczytów i tego negocjowania może w ogóle należałoby rozmawiać o takich kwestiach społecznych również. Mam tutaj na myśli to, że pojawiają się, myślę, że Państwo słyszeli już taką informację, takie informacje od pracodawców, że Czesi podkradają nam Ukraińców. Znaczy, Czesi podkradają nam ukraińskich pracowników, no skoro ich potrzebujemy, no to coś w tym jest jakiś problem, ale robią to, wydaje się, mądrze, dlatego, że na przykład skrócili okres pozwolenia na pracę z roku do 3 miesięcy, ale średnia płaca brutto tam jest około w przeliczeniu na złotówki 300-400 zł wyższa. Bezrobocie na poziomie 2,3%. Wielka Brytania, zobacz. Preferencje w tym zakresie. No i drugie, czym powinniśmy to zachęcać? Czy długością okresu zatrudnienia, który my wydłużamy teraz aż tam do 9 miesięcy, jest pomysł w ustawie o rynku pracy, czy wyższymi wynagrodzeniami? Agnieszka Durli, która już się uśmiechała od samego początku. To podkradanie jest dla mnie takim słowem. Myślę, że to nie przyjeżdżają tutaj Czesi, nie chowają worki Ukraińców i nie zabierają mi stąd. No, jest to konkurencja. My, zresztą to już wiele razy były na ten temat debaty, że ciągle duża część naszego sukcesu eksportowego jest oparta na niskich płacach, na niskich wynagrodzeniach. No i to widać, że troszkę przestaje. A nie na inwestycjach, na przykład w innowacyjność produktów. Już wiem, że to słowo jest wytarte, ale nie mam tutaj na myśli raczej promów kosmicznych, tylko takich innowacyjności produktowej, czy wykorzystaniu nowej technologii, czy większej wartości dodanej, pozostawionej, wytworzonej w Radia Polsce, czy nowoczesnych technologiach, może nie innowacji. Proszę Państwa, u nas naprawdę same oryginały, bo u nas o faryzeusza, o saduceuszach, o ludziach na pozór bogobojnych, religijnych. A jaka jest prawda w istocie? Czyli, że u nas Biblia. Ludzie, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, oni nigdy nie będą zgłębiać nauk Bożych, tak żeby zastosować się w życiu, bo zastosować to najtrudniej. Gadać można dzień i noc. Ja to gadałam 40 lat. Cały czas głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że jest wspaniały skutek. Ja przyprowadziłam około 40 osób do prawdy. I też porozdawałam studia biblijne, znajomości z ludźmi, którzy chcieli zacząć czytać Biblię, a przyłączyć się do zboru chrześcijańskiego. A ja słyszałam. Tutaj u nas w zborze nie ma tak, że ja słyszałam. Musi być to poparte prawdą ze Słowa Bożego Biblii. Musi to być logiczne, mądre. A ta baba, co tu mówi, ja już nie powiem, że stara, bo stara może mądre rzeczy mówić, ale jak ona pieprzy o tych cudeńkach, co ją podtrzymywały, bo ona w lewym ręku trzymała krzyż, to tu klękała, tu klęczała, tu leżała, wiesz, że Pan ją Bóg zbawił, jej syna ocalił, bo drewno leciało, wichura straszna. Proszę Państwa, nad nami też jest ogromne drzewo i takie gałęziające się na 3-4. Teraz jakby to spadło, oczywiście, że nic nie będzie, bo my jesteśmy, wiecie Państwo, w budynku, ale ja wiem, jaką siłę ma drewno, drzewo. Żadnej nie ma, no bo to tylko huku mogłoby takiego narobić, żebyśmy tu ze strachu wyskoczyły z tego domu, chcąc zobaczyć, co tam się stało. Boże, co tam jest? Może. Radio Koncita. U nas nie jest realnie, u nas profesjonalnie, widzicie Państwo, akcent właściwy. U nas nie ma matematyka, u nas nie ma polityka. Prawda? U nas nie ma biblioteka, tylko jest biblioteka, matematyka, polityka. No takie są akcenty poprawnie stawiane na trzeciej sylabie. Od końca słownik wyrazów
słownik języka polskiego. Może tak, wystarczy. Które przyjadą do Polski i tutaj zostaną. Bo takie są zapowiedzi o lepszej kontroli z jednej strony, ale z drugiej, tak jak powiedziałam, wydłużamy ten okres właśnie pobytu w Polsce, wydawania pozwoleń. Jesteśmy w Polsce, bo bardzo często predylekcje są takie do mówienia w Polsce, w Polsce, w Polsce. A przecież my jesteśmy w Polsce. To są żydowskie manipulacje, bo to najczęściej jak nie Radio Tok FM, to Radio 24. Są to wszystko żydowskie manipulacje i będą udawać świętych ludzi, albo nawet świętszych od papieża, podczas gdy w nic sami nie wierzą. Masz Rym? Jest. Nawet może i krymski, ale jest. Radio Pontifex. Chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z... Dobra matko, proszę Państwa, Eleni śpiewa. No. Także Eleni też śpiewa za pieniądze, chciała w swoim życiu zarobić dużo pieniędzy. Ja to wyczuwam, wiecie Państwo, po menedżerze w internecie, na YouTube, jak się puszcza na przykład później piosenkę, to zaraz powie rzeczy prywatne do zarobku, rzeczy prywatne do zarobku. No przecież ona by nie miała zarobku, żebyś ty... A ja mówię, przepraszam bardzo, jeżeli piękne słowa i z Panem Bogiem, i z Panem Bogiem, no to co my tutaj się będziemy, o jakie grosze, prawda, kłócić, gdy nadali nasze radio, kończy tak.